Po meczu z Huraganem Morąg jest z nami Patryk Wolański, kapitan łódzkiego Widzewa. Niestety dzisiaj remisujemy, nie mamy tego 7. zwycięstwa z rzędu, ale nadal jesteśmy niepokonani. Jak patrzeć na ten remis? Myślę, że trzeba wyciągnąć wnioski i walczyć dalej. Liga jest długa i nie spuszczamy głowy w dół. Na wyjeździe zremisowaliśmy, nie przegraliśmy, więc no jest takie powiedzenie, jeśli nie możesz wygrać, to nie przegraj. No, straciliśmy bramkę, co bardzo mnie niepokoi, bo nie lubię tracić bramek. No ale udało się im i gratulacje Huraganowi, że wyciągnęli z nami remis. No, my na pewno nie jesteśmy z tego zadowoleni i walczymy dalej. No, jeszcze dużo, bardzo dużo spotkań przed nami i nie ma co już teraz się stresować, tylko trzeba wyciągnąć wnioski i grać dalej. A czego twoim zdaniem zabrakło do tego, żeby dzisiaj wywieźć 3 punkty z Moronga? Myślę, że nie ma czego doszukiwać się. No, ciężki teren, murawa strasznie fatalna, jest grząska, ciężko piłką było grać. No, nie ma co szukać też jakichś błędów, nie wiadomo czego. Po prostu musimy posłuchać trenera i on jest naszym mentorem, więc jego musimy posłuchać i to, co on ma do powiedzenia, nie ja. Zanim João Augusto strzelił tę piękną bramkę, no, nie miałeś szans oczywiście. Znaczy miałem szansę, poszła piłka po ręce, tylko po prostu no, dobrze uderzona i brakło troszeczkę szczęścia, żeby gdzieś tam poszła po słupku, może i tyle. Ale zanim on uderzył, bardzo groźnie atakowali piłkarze Huraganu. Jedna była taka sytuacja, gdzie no, ich napastnik wybił tę piłkę z linii bramkowej. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? To ja ją wybiłem z linii bramkowej, później był spalony, no i gdyby tam nie było, no to myślę, że piłka poszłaby w ogóle w aut. No, broń Boże, że no jasno nacierali, no bo każdy chce u siebie wygrać spotkania i wiadomo, no my też nacieraliśmy, mieliśmy rzutu wolnego, piękne Daniel uderzył tutaj rzut wolny i mogła być bramka, dobrze bramkarz się zachował, no i uratował mu się im remis, no. Teraz też ciężkie spotkanie z Ursusem Warszawa, Ursus jest 4., Huragan był przed tą kolejką 5., takie ciężkie 2 tygodnie. Nie, jak przygotujecie się do następnego meczu? Czy to będzie po tym remisie jakaś różnica w przygotowaniach, czy cały czas staracie się grać to samo? We wtorek mecz pucharowy i na pewno to będzie też taki no troszeczkę nam przeszkadzają te puchary, ale na pewno są jeszcze szeroka kadra i na pewno trener da wykazać się innym zawodnikom i my będziemy się przygotowywać jak na każdego następnego meczu, tak? I broń Boże, że nie patrzymy na przeciwników, tylko to my jesteśmy Widzew Łódź, to przeciwnicy mają przyjeżdżać do nas ze strachem i tym bardziej gramy u siebie. Tak? Gramy u siebie, więc twierdza byłaby niezdobyta do tej pory, gdyby nie ten nieszczęsny mecz z parkietem, więc nie boimy się w ogóle nikogo, kto przyjeżdża do nas. Po meczu z Huraganem Morąg był z nami kapitan Widzewa Patryk Wolański. Niestety nie udało się dzisiaj z Moronga wywieźć 3 punktów, ale nadal Widzew pod wodzą Franciszka Smudy jest niepokonany.